Marysia Winiarska, Witek Zborowski. To była para na roku, Witek Zborowski i Marysia. I tak zostało do tej pory. Parę związków się rozsypało. Ewa Borowik, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, z Januszem Mondem, nieżyjącym już, ta para się rozsypała. Także no myślę, że tylko kilka. Jeszcze Miesio Hryniewicz teraz w Klanie grający, to jest też wspólny. A tak, tak, na przepraszam, na wspólnie, o, pomyliłam się, pojadę, na wspólnie. Tak. A propos seriali, serial Dom, Ewa Talar. Taka rola, którą zawsze kochamy, pamiętamy. W ogóle serial wspaniały, prawda? Ja miałem taki żal, że to się skołowało śmiercią tej głównej bohaterki, jednej z głównych bohaterki. Takie było zamierzenie. Tak. Mularczyk Andrzej, który zawsze mówił, że właśnie tutaj jest ta solidarność i ta nadzieja, a jednocześnie właśnie ten dramat się łączy z radością. To jest taki pomysł był na finał taki, który uważał, że ten finał jest mocny. No i tak zostało. To był taki niesamowity serial, bo on był kręcony partiami, prawda? Było kilka odcinków, parę lat przerwy, z domu się spotykacie i dalej kontynuujecie Państwo tę historię. Tak, dojrzewaliśmy też, nasze postacie starzały się razem z nami, bo rzeczywiście tych podejść było kilka, chyba cztery w sumie, tak, cztery. Także zmieniali się trochę, zmieniały się postaci, ale serial, myślę, ma... O tyle jest ciekawy, że zanotował powojenną historię i ta historia jest na tyle ciekawie opowiedziana, że opowiedziana jest losami bohaterów. I przez to, myślę, może być interesująca. A poza tym Janek Łomiński, dokumentalistą. Pierwsze kroki stawiał w dokumencie i był niezwykle czuły na wszelką prawdę. Zarówno aktorską, jak i scenograficzną. Kiedyś pamiętam, jakieś radio było, jako tło w ogóle, ta kamera może zobaczyła, może nie. On mówi, co to jest za radio? Ono 3 lata później się pokazało. Więc kto by na to wpadł?